speed to the city streets. Hello na kanale, nie wiem jak będzie mnie widać, bo jestem w ciemnym garażu. I powiem wam, że parkingi w Norwegii, a zwłaszcza Oslo, okolice, to jest jakaś katastrofa, bo miejsca są takie wąskie, jakby były robione, nie wiem, z 30 lat temu na małe samochody. Teraz, wiecie, no większość samochodów jest dosyć spora i zaraz wam pokażę, jak sytuacja się prezentuje właśnie w takim parkingu. Zobaczcie przykładowo. Tu lusterko prawie, że o tą rurę, a tu już kolejny samochód ma się zmieścić. Więc pewnie większość obija swoje drzwi. O, no masakra, naprawdę wyczyn. U mnie w pracy też jest bardzo dużo takich kolumn, że już mój Nissan się z każdą zaznajomił. Bo, już wiecie, bardzo blisko. A nawet powiedziałabym, że dotknęli się nieraz. No to za samo. Więc masakra, jeśli chodzi o parking, to bardzo często jest właśnie tak ciasny, że praktycznie trzeba stać na ścianach. Teraz już mam to ogarnięte. No ale zobaczcie, no. Wezmę może nogę moją tu jako tako. No naprawdę jest wąsko. Muszę iść do warzywniaka. Bo dzisiaj robię tą kapustkę na krótko, o której wspominałam niedawno we vlogu. Idę właśnie dokupić koperek. Chciałam samochodem podjechać praktycznie pod sam sklep, ale stwierdziłam, że jest taka piękna pogoda. No, dzisiaj jest cudownie, chociaż zimno, ale pięknie. Tam jest taka babciusia i taki dziadziuś. I tutaj można za darmo wziąć sobie książeczkę i poczytać, i później odłożyć. I fajna jest ta sprawa, bo nikt tych książek nie kradnie. One po prostu tutaj są. Zobaczcie. Jest ich całkiem sporo. Przejdę się tam, chociaż nie bardzo mi po drodze do warzywniaka, ale chcę wam troszeczkę pokazać tego mojego norweskiego życia i otoczenia, w którym przebywam. O proszę. Kolejne miejsce, w którym można wypożyczyć sobie książkę, poczytać. O, i po angielsku, i po norwesku. Jakaś starsza książka ma taki zapach, wiecie, z takich starych książek. No naprawdę jest co czytać. Bardzo fajna inicjatywa, bardzo mi się to podoba. Fajnie, że nikt właśnie nie kradnie tych książek, że one są. Bo niektórzy to, wiecie, na złość by wzięli, nawet do kosza by rzucili, żeby tylko, nie wiem, nawet nie wiem, jakie to w słowo ubrać, bo nawet nie, że się popisać, no bo czym tu się popisać, że jest się jakimś wandalem i niszczy się mienie wspólne jakieś, nawet tego nie rozumiem, tak samo śmiecenie, tu tak widzicie jest czysto, ale Norwegia też ma wielu takich pracowników porządkowych, która właśnie zbiera śmieci jako prace społeczne, które mają do odpracowania i tak dalej. No ale mimo wszystko wydaje mi się, że Norwedzy dbają o czystość. Chociaż wiecie, bardziej to starsze pokolenie niż młodsze, bo tak jak pokazywałam wam w McDonaldzie na przykład, prosty przykład, McDonald's, nic nie dbają, żeby po sobie posprzątać Norwedzy. Zobaczcie, oni tak zostawiają. Zjedli, wrzucili i leży. I obok ludzie są, to nie mogę za bardzo pokazać, no ale to jest przy każdych praktycznie stolikach. Zero kultury osobistej, chyba z domu tego nie wyciągają, no bo takie rzeczy się wynosi z domu, a nie, że zostawiać jak świnie i wyjść. No kultury zero. No to był tam taki śmietnik, że no nie, ja widziałam to samo we Włoszech. To sam był syf. Wydaje mi się, że w Polsce ludzie sprzątają po sobie. Macie te tacki, kończycie jeść, odnosicie tackę, wrzucacie do śmietnika śmieci i jest czysto. A tutaj jak takie świnie wstaną pod stołu i nara. I jest syf. Tutaj starsi ludzie, wszyscy co są teraz akurat na kamerze, siedzą, wygrzewają się na słonku. Tutaj bardzo aktywny tryb życia jest. Nieważne, czy ma się lat 20, czy 80. Norwedzy korzystają z pogody, chodzą z kijkami, jeżdżą na rowerach. Nawet tacy, co muszą już się wspomagać takimi chodzikami, również chodzą na spacerki i jak najwięcej przebywają na świeżym powietrzu. Myślę, że tego możemy się od nich uczyć, ale wiecie co? Ja sama mam takie czasem lenistwo, że jest ładna pogoda. No jest zimno, bo jest. Ale czasem nie chcę mi się wyjść z tego domu.
Tam dalej macie saunę, to z takim zadaszeniem. Jest też spoko opcja, jak ktoś lubi na przykład morsować. Wiem, że tutaj są fani morsowania i już nawet mówili, żebym też spróbowała. Może kiedyś się odważę, ale na razie już nie mogę się do tego przekonać. Proszę, już łabędzie podpływają. Myślą, że mam jedzenie, ale nie mam. I pamiętajcie, aby nie karmić ptaków chlebem, kaczek i tak dalej. No bo od tego mogą wyciągnąć nogi, w cudzysłowie. Ten placów jest bardzo fajny. Taki statek piracki. Jest wiaderko, jedna osoba stoi z tej strony. Ciągnie te wiadro do góry, więc na dole ktoś pakuje. Tu wciągają do góry. Potem przez te wiadro leci tutaj piach i tą śrubą tutaj, czy jak to nazwę, takim wiatrakiem, z powrotem ten piach leci w dół. Śmieszne. Sporo komentarzy też było odnośnie mojej pielęgnacji. Wiecie co? Tak chwaliliście, że też chcecie wiedzieć, jaka pielęgnacja i tak dalej, i pełno kros mi się porobiło i nie wiem, czy nie czasem przez te kosmetyki, które używam i byłam ostatnio w Oslo u kosmetyczki, pewnie wstawię jakieś fragmenty. Strasznie mi wysypało. Ajajaj. Ta pani, która mi zajmowała się twarzą, mówiła, że prawdopodobnie właśnie przez te kosmetyki. No ale zobaczymy. Niedobrze. A chciałam właśnie wypróbować nową firmę do pielęgnacji twarzy, jak widać. Nie sprawdziła się. Ajajajajaj. Szkoda. Proszę. Ma starsze małżeństwo, jeździ na rowerach. Ktoś tutaj biega. No, jest zdrowy tryb życia. O, proszę, jakiś parking. Elektryk, 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 elektryk. Wszystkie, które mają E na początku, to są elektryki. O, tu jest jeden, który nie jest elektrykiem, tam dalej też, ale odwracamy się i tak. Elektryk. To chyba zwykłe. Elektryk. No i standardowa Tesla, którą widzicie tutaj na każdym kroku. Też. Samochody elektryczne. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. Proszę bardzo, widzę kasztany. Sporo już pospadało, ale nadal sporo jest na drzewach. U siebie też na parkingu mam. Muszę pozbierać, żeby były jako ozdoba na moje stroiki jesienne. Widzicie, wcale nie trzeba wydawać pieniędzy, żeby troszkę jesieni mieć w domu. Wystarczy nazbierać troszkę żołędzi, jarzębiny, kasztanów i już ten klimacik jest. O, Baker Hansen, uwielbiam ciasto, które nazywa się, o matko, Bringbar Success, tak jakby malinowy sukces i bardzo smaczne jest. A tu już mamy warzywniaczek. We Włoszech chciałam tego kaktusa kiedyś złapać. Jak mi się takie maleńkie jełki powbijały w dłonie. To masakra. Więcej tego nie zrobię. Później wszędzie te igły były. One takie cieniutkie, że ledwo widoczne. A kują jak wściekłe. To są również ogóreczki kiszone i tak dalej. Ostatnio jak robiłam zakupy w zwykłym sklepie, to tamte ceny były trochę wyższe niż właśnie w takich warzywniakach, jeśli chodzi na przykład o polskie produkty. Zobaczymy, ile tu kosztuje sos sojowy, bo pamiętam, że jak ostatnio wam pokazywałam, to kosztowało 99 koron w innym warzywniaku, a tutaj przykładowo kosztuje, nie ma ceny, o proszę, 110, no to na pewno tutaj go nie kupię. Wiecie, tu 10 koron, tam 10 koron. Jest 20. A zwłaszcza, że tam jestem bardzo często, przejeżdżam nawet, więc skoro nie potrzebuję na już, to mogę poczekać. My z Danielem uwielbiamy sosy, zupy na bazie właśnie mleka kokosowego. Nie wiem, czy kiedykolwiek jedliście. Bardzo wam polecam spróbować, są naprawdę pyszne. W takich sklepach też macie duży wybór różnego rodzaju ryżu. Brązowy, biały, basmanti, wiesz, krótki ryż, długi ryż. No naprawdę różne. To samo z makaronami. O, proszę, mąka Basia. Taka mąka przykładowo 30 koron, jakieś 13 zł. Ja bardzo lubię na przykład sałatki z makaronem, takim z zupek błyskawicznych, zupek chińskich.
Polecam. O, nawet macie dostępny sam makaron taki jak do zupek chińskich. Nie wiem, czy to w Polsce też jest dostępne, bo nigdy nie zwróciłam uwagi, szczerze mówiąc. Przeszłam przez takie drzwi i tu macie warzywa, owoce w takiej chłodni. Roślinne papryki. Czasem są rzeczy, które nawet nie wiem, co to jest. No, na przykład to. Nie mam pojęcia, co to jest. To też nie mam pojęcia. Wygląda podejrzanie. O, takie coś. Ale ja biorę na pewno ten kopereczek do kapustki. Patrzcie, nawet macie trzcinę cukrową. A, dziwne. Pierwszy raz widzę. Oczywiście trzeba powąchać. Taki, wiecie, człowiek pierwotny. Ale nie ma zapachu. Dobra, chyba tylko koperek potrzebuję. O, proszę, już wiem, co to jest. To jest... kalarepa. I dużo osób mówiło, że jest pyszna. Ja pierwszy raz ją w życiu jadłam, bo u mnie w domu takie, niby to jest bardzo polskie kalarepa, ale u mnie nigdy w domu się tego nie jadło, więc dla mnie to naprawdę nowość. Już zmierzam do Rema 1000, jest przed nami. Ten taki czosnek w ziołowym oleju. Monika ostatnio to miała, ja nigdy tego nie jadłam. Chociaż wiem co to jest i widziałam to wiele razy, ale jakoś tak nie zachęcało mnie. Jest bardzo dobre, więc teraz mam zamiar robić sałatki do pracy i dodawać to do sałatek. Patrzcie, tu jest za 8 koron, a tu za 20. No, ja kupuję te za 8, Daniel kupuje te, ale mi się wydaje, że nie ma żadnej różnicy. Będzie jadł to, co jest. Chciałam mieć taką czerwoną fasolkę, ja bardzo lubię. Pomidorki takie w zalewie też, uwielbiam suszone pomidory w zalewie. Z oleju pyszne, no normalnie. Jak nie jedliście, to koniecznie sobie kupcie, bo pycha. A, i weźmiemy fetę. Są różne rodzaje, tu macie też w różnych olejach, ale ja często biorę taką zwykłą, bo spoko też cenowo wychodzi, a mam oleje z tych pomidorków właśnie, z tego czosnku, co teraz kupiłam. Dobra, chyba tyle. Myślę, że wszystko mam do kapustki, do sałatek, które planuję robić w tym tygodniu do pracy. Daniel też wtedy korzysta na tych moich sałatkach, bo on też bardzo je lubi i ma jedzonko do pracy. No i jeszcze pełna torba głupotek, ale głównie do sałatek. Również Triwin do nosa, bo my z Danielem ostatnio to takie dwa chodzące smarki. Ale już i tak jest lepiej. Jadę w końcu do domu, muszę zadzwonić do mojej mamusi. Dopiero co wróciła od Kasi z Ameryki. To jest nasza podróżniczka normalnie numer jeden. Największe lotniska, które są na świecie, czy tam w Ameryce. Obskoczyła sama. No naprawdę super. Jestem z niej dumna. Zaraz wam pokażę, co kupiłam. Podam wam ceny, bo jest sporo osób, które zastanawiają, a jak z cenami, ile rzeczy można kupić za tyle i tyle. A więc to wyglądają zakupy za 680 koron. To jest jakieś 270 zł, myślę. I co my tu mamy? Mamy pity. Takie, nie wiem, jak to się nawet nazywa, ale wzięłam, bo my lubimy sobie czasem mieć taki chlebek. Jakieś arabskie to bardziej jest, może taki chleb. Nie mam pojęcia. O, dobrze, Arab. To jest świata arabskiego. No, czyli tak jak mówię, jakiś taki arabski. Coś, może nie jak chlebek naan, ale taki właśnie grubsza jakby pita. Popareczek świeży, taki spory kawał, jak widać. Takie śmieszne chlebki, nie wiem, czy to w Polsce jest popularne. Zwykły chleb, feta, mleko kokosowe, 3 sztuki, to chyba 400, 500 ml, a tu po 400. Ten czosnek, który pokazywałam w sklepie, dwa razy, Boże Święty, przecier pomidorowy. Dwa razy czerwona fasolka. O, Triwin, on był dosyć drogi, więc w tym rachunku, no, nie wiem, 80 koron chyba kosztował, więc bez tego jest 600 koron, jakieś 230 zł pewnie. Dwa makarony. Jedne takie po prostu rurki. A drugie takie motylki właśnie do sałatek. Czy coś? Papryka, czerwona cebulka, cytrynka, imbir i to taki porządny kawał. O, zobaczcie, więc imbir sam sobie jest trochę drogi. Uwielbiamy z Danielem rozgrzewające herbatki, imbirek, cytrynka albo pomarańcza, cynamon, no pyszność, miodku. A jesień się zbliża, jesień, zima to taki okres właśnie na fajne rozgrzewające herbatki. Pomidorki,
Broku, dwa ogóry. Patrzcie, kupiłam w sklepie warzywnym przyprawę w płynie Magii. Nie ma ceny, ale ona chyba kosztowała, nie wiem, 40 koron, 50. Gumy małam i patrzcie, tu na promce trafiłam. Data jest jeszcze długa, nawet chyba 2 miesiące, ale że była na promocji za 9 koron, jakieś, nie wiem, 4 złote. Całkiem sporo tych zakupów. Żeby jeszcze powiedzieć, jak to wygląda na norweskie zarobki, oczywiście mówię według swoich, czyli zarobków na sprzątaniu. No na tyle zakupów muszę pracować na pewno może no około 3 godzin. Więc wydaje mi się, że za 3 godziny pracy to jest naprawdę dużo. Nie wiem, jak w Polsce wyglądają teraz zarobki, ale z tego, jak wszyscy narzekają, że kupią reklamówkę i płacą nie wiadomo ile, to wydaje mi się, że tutaj o wiele więcej możesz kupić za stawkę godzinową. Więc zaczynamy gotowanie. Będzie kapustka na krótko. I wiecie co? Moja mama robiła taką z przecierem pomidorowym, a Daniel robił taką bez przecieru, która jest naprawdę też bardzo smaczna i moja mama mówiła, że jest o wiele lepsza niż ta, którą my zawsze robiliśmy w domu rodzinnym. Kapustka już pocięta. Wyparzyłam ją troszeczkę. Wody dałam tak do połowy tej ilości, która jest, bo to wszystko wyparuję jeszcze. A teraz kiełbaska już też ready. Teraz obieramy marchewkę i ją też trzeba zrobić w kosteczkę. Dodajemy marchewę. Ja zaraz ją tak zrobię, żeby spadła na dno, bo na pewno będzie się trochę dłużej robić niż kapustka. Zawsze zapomniałam się i zamiast drobną kostkę jak tutaj, takie wielkie wrzuciłam. No trochę. Kapustkę naprawiacie według uznania. Ja zawsze używam wegety, pieprz oczywiście, liść laurowy, ziele angielskie. Jeśli macie jeszcze jakieś inne przyprawy, które lubicie, po prostu wrzućcie je do kapustki. Później dodajcie też kiełbaskę i niech to wszystko razem się gotuje. Pamiętajcie w czasie gotowania dodać troszeczkę octu, może jedną łyżkę, aby kapusta się Wam nie rozgotowała. Kubek skrojony, jak widać mały Saigon. To wszystko tutaj do odpadów bio. Zaraz dam tutaj przecier i troszeczkę kopelkę. To już mam pojemnik przygotowany, żeby też sporą część zamrozić. Nie ma tak taki świeżo pachnący kopereczek pyszności. Ostatnim elementem jest dodanie przecieru pomidorowego do naszej kapustki. Koperka, które dopiero co skroiliśmy. Czekamy chwilę na połączenie składników i możemy się zajadać pyszną kapustką na krótko. Dobrze jest zrobić do tego też grzanki nasmarowane masłem i czosnkiem, no ale to już według uznania. Życzę Wam smacznego, mam nadzieję, że film się podobał. Zapraszam na Instagram i Kestres Vlog i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!